Dobra. Dobra, witajcie moi mili, to ja Onkel Jork. Na naszej gospodarce dzisiaj jest u nas Cowboy Hisashi. Witam was, moich jak i Gusia widzów. No, nudzi mu się w Ameryce i przyjechał do Europy, do Deutschlandów trochę porobić. No, trochę mi się ostatnio nudziło, a tak poważnie to nie miałem kiedy pograć w ogóle, więc akurat jest okazja, że Jorguś nagrywa, no to wpadłem tu do niego pomóc przy pracach, także. No, dobra, to ty widzicie, co tu mamy. Dalej możesz jechać rozsiewanie, bo mamy już początek marca, rozsiewanie nawozów tu na tym polu. I oby da jeździł, opryski robił. Czekaj, jeśli się palnić nie myli, to tu mam jechać na to pole, nie? No, to co było przed tobą zaraz, ta. Znaczy dobra, nie, dobra. Nie, albo przez rzekę, albo tam na to jeden ciort. Dobra, ja się tu zjechał. No ale dobra. Ale ty jesteś z opryskiwaczem, to czekaj, pobierz, bo ja mam tu wjechać. No przez to ja wjechał tu z opryskiwaczem, bo myślał, że ty pojedziesz tam na tym, no ale. Czekaj, moment. Czekaj, ja może pomyliłem pola. Faktycznie pomylił pola. Dobra, to ja sobie pojadę w lewo, a ty jedziesz w prawo, jo? Bo ja mam pole po mojej lewej, ono będzie tutaj. Zaraz. Ono to jest i tak wszystko jedno. Wszystko jedno, dobra. Poczekaj, ja się tu od razu usta. To jest całość zrobione. Ja pitole, ale mnie lagło. Czekaj. A. Zaraz do rzeki się wpierdolę. Także ja poleca się chwasty, Hisashi leci. Ja będę rzucał nawóz. Także tylko muszę się ustawić, żeby zaś nie polamił. Leci z nawozem i tak się przelecimy, to zaczynamy prace wiosenne. Ja już zdążył w lutym porobić, kaj trzeba było jakiekolwiek uprawki typu wapno, bo wapno jest rozrzucone już w lutym. Także wapno kaj trzeba było przekopać, jest przekopane. Tam już pola czekają na siewy. Dzisiaj przed nagraniem zdążył, że jeszcze winogrono posadzić. Także tam na tym polu 38, dobrze godą. Tam jest winogrona opór. Słuchaj, tu się coś rozkłada w tym ciągniku, żeby to rolnictwo precyzyjne działało? Nie. Czy tutaj normalnie to działa, po prostu z automatu? Normalnie to działa z automatu, to jest tak jakby na lusterkach zamontowane, także tam się ino jedzie. Dobra, dawkę mam ustawioną na auto, jakby co? No bo tak ma być ustawioną. Dobra. Dobra, to teraz tak, to jest to. No i to tak, że robimy sobie tu nasze prace takie. Ten, ale ja widzę, że na te chwasty chyba to jest trochę za wcześnie wyjechane. Ale nie szkodzi. Lepiej zapobiegać jak leczyć, jak to się godą. Ja, żebyś nie musiał lotać. No i tak mi nawigacja nie wskoczyła. Co i tak, za kanał? Nie wiem, czy gdzieś w maju nie trzeba będzie jeszcze raz przejechać chwastów. A to może tak być. No, jak powychodzą, to trzeba będzie jeszcze raz, no ale to są zboża o zimy w tej chwili, więc trzeba po prostu już jechać o ziminy, trzeba pierwsze wszystkie porobić. No, a ja dzisiaj, moi drodzy, albo drodzy widzowie Jorgusia, ja dzisiaj jestem tylko na serwerze, jestem tylko waszym głosem, bo no niestety, ale no nie chciało mi się kamer odpalać. Może powinienem był to zrobić, ale teraz to już jest na to za późno. Którą my mamy teraz godzinę w ogóle? Normalnie 21. No to mi się nie opłaca odpalać, bo my pewnie będziemy nagrywać do 22 z hakiem. No, 22, skończymy tę pracę. No to mówię, teraz jakbym ja miał u siebie odpalać kamerę, to pewnie by się skończyło na tym, że grałbym dłużej niż Jorguś tutaj. Więc to też nie ma chyba sensu, żebym teraz nagrywał, także dzisiaj jestem tylko dla was gościem. Bez kamer
No, można powiedzieć, że kamery zostały w domu, tak bym to określił. Nie wpuścili na lotnisko. Przetrzepali. Przetrzepali, kontrola była i to dosyć sroga w bagażu. Chociaż dziwne, bo oni trzepią zazwyczaj tych, co wjeżdżają do Ameryki, a nie tych, co wyjeżdżają z Ameryki. To jest ciekawe, jak już tak nawiązałeś do korzeni. Chociaż trochę mnie jedna rzecz zastanawia, bo... No, pokaż mi te linie GPS-u. A, jakiegoś laga zaliczyłem. No trudno. Dobra. Bo Don Diego tak naprawdę mapą nie jest amerykańską, jakby na to nie popatrzał. No nie. No wiesz, ta mapa, na której ja w 19 cisnę, nie? No, ona nie jest. Ona jest robiona przez Niemców, z tego co ja się zdążył zorientować teraz właśnie 22. Jest zrobiona przez niemiecki team. No właśnie. O kurde, jedziemy na czołówkę. Tego się właśnie obawiałem, że do tego dojdzie. Dobra, ja się zatrzymam. Będziesz musiał pojechać bokiem, żebyś mi lancą mnie przypierdzielił. Chyba, że ja się wycofam, czekaj. Ja tu zjadę bliżej rzeki, żebyś miał dobra, ten... Dobra, to przejedź, osiewiada na ta sama ta... rajka zaraz. Dobra, sorry. Sorry, bo ja tego nie przewidziałem, bo ja poleciałem tam od tamtej strony. No. Nie przewidziałem tego, że my się spotkamy w tym samym czasie. Jak ja tam od tej strony tej rzeki poleciałem. Tego mostu tam. Oj, coś czuję, że będę musiał pogrzebać z dźwiękami tej gry. Też mam, powiem ci, że mam dużo głośniej grę niż miałem. Ciekawy jestem, czy to ten nowy update do Windowsa coś namieszał w tym temacie. Bo u matki się zresetowały ustawienia u mikrofonu na komputerze. Ostatnio jak z nią gadałem, to miała falę Dunaju. I trudno było w stanie ją zrozumieć. Bo się zresetowały ustawienia od Dell Audio. No, krótko mówiąc, wszystko możliwe. Dellowska interakcja HD Audio od Realteka. Ten Dell Audio cały. Bo oni wiesz co wymyślili? Wzięli sterowniki od Realteka, napisali własny soft i podpięli pod płytę główną głośniczek, który działa jako głośnik wbudowany w urządzenie. Problem leży w tym, że jak... byś zainstalował oryginalny od Realteka sterowniki, to ten głośnik cały czas jest aktywny, niezależnie od tego, czy do komputera jest podłączone jakieś inne źródło, które będzie brało audio, odtwarzało audio. Aha. Jesteś skazany na ten soft od Della. Przez to ciężko na tym softcie od Della ustawić filtrację mikrofonu. Tak, żeby cię dobrze było słychać, ale żebyś nie szumiał, nie trzeszczał i tak dalej. Coś mi się zdaje, że będzie jeszcze jedno zdarzenie czołowe. Tak, w drugą stronę, jak będziemy jechać. Też się właśnie zdałem z tego sprawę. Też sobie z tego zdałem sprawę. No właśnie, też się to tak... A to jest tak, tak jest jak od zjazdu pola zaczynasz robić pole. To jest moja wina, bo faktycznie powinien był pojechać na inne pole. I wtedy by problemu nie było. No. Chyba, że przed mostkiem zostanie stać, bo ja tam aż do tego mostka, Kaśty wjechał, muszę dojechać z opryskiem i potem przejeżdżam. To umówmy się w ten sposób, że ja tu dojadę do tego, bo ja muszę kawałek za mostek wyjechać, a to minimalnie, i ja się wycofam. I tak to ja, bo ja potem będę mógł się zmyć z tego pola. Jak ja tu do tego mostu dojadę. Aha, bo ty tam i z powrotem i to pole obskoczysz. Dokładnie tak. No. I zostaną co najwyżej omijaki gdzieś na rogach. Przejazdów. To tyle będzie. A to myślę, że będziesz przede mną, bo tak jak już patrzę po minimapce, to ty tam wcześniej do tego punktu dojedziesz.
Tak. Ja mam jakieś 70% na zbiorniku. No, ale... Na pewności... O, i ja dotąd dojechałem i już mam koniec. Ola. No. Koniec pracy rodacy na tym polu. Chyba, że jakieś omijaki zostały, ale ja się nie sprawdzałem minimapy. Więc ja ci tutaj zjadę po prostu na ten mostek. No, spokojnie, tam możesz to pole po lewej lecieć. No, przypuszczam, jak ale tam... Ale tam chyba nie... Aha, to pole, co tu jest po mojej lewej przed mostkiem. Tak. Dobra. Ja się tutaj już od razu ustawię. Ja mam jakieś 70%, więc ja myślę, że tak na dłuższą trasę mi tu starczy tego. Tylko będę musiał sobie ustawić inaczej linię. Bo będzie marnotrawstwo środka. Dobra, a co tu się odpierdoliło? Aż muszę zobaczyć. Czyżby mi się tekstury nie doczytały? Patrzę z góry. Tutaj gdzieś widziałem takie niedosiane. Gdzie to było? Okay. A może być, że się jakaś coś delikatnie minęło. To już tam jest pół biedy. Nie, bo tam wyglądało to tak, jakby to była jakaś biała plama. To, no bo wapno było wszędzie na pola rzucane w lutym. Także może... Ale są tu faktycznie fragmenty takie niedosiane. Z góry to wygląda jak takie wielkie placki, ale jak wejdziesz w to normalnie, to to jest takie, powiedziałbym, na małe fragmenciki. Ale z góry to wygląda, jakby to było faktycznie niedosiane. Czekaj, ja tu zrobię... Oż, kurwa. Czym się otwierało? Mam tu jakieś główne ustawienia czegoś. I wyskoczyło mi... Czekaj. Widoczność chudów. Tryb latania. A to F... Czekaj, F12, ale coś ty pod czym żeś ty to miał ustawione? Musiałbym mi zresetować klawisze. Development Control. Dobra, czekaj, to ja sobie to od razu ogarnę, bo chciałem zrobić screena, żeby ci pokazać te później te... No, ja to też mniej więcej widzę. Dobra, czekaj. Development Controls easy, mówisz, tak? Easy Development Control ci się na pewno otworzył. No to jestem pewien, że masz rację, na pewno. Okay, bo on domyślnie jest pod F12. Tak, wiem, bo myśmy się wcześniej bawili, próbowaliśmy zmieniać klawisze. Ja się z tym pierdoliłem. Wiem, że ja to przestawiłem, ale jak ja przełączam się na swój folder, to musi mi coś robić z klutami klawiszowymi. To jakiś możliwe. Czas. Poza tym nie wiem czemu, ale znowu mi się coś posrało na tym kompie, że mi synchronizuje się z cloudem ze Steama. Także, no nie wiem, co się zesrało. Po tym, jak ja ten dysk wymieniałem na kompie. Pamiętasz, co ci gadałem, co miałem z dyskiem problemy? No. Więc to może być od tego czasu. Autodrive to na pewno nie to, to będzie gdzieś niżej. CoursePlay to też na pewno nie to. Easy Development Controls F12, faktycznie jest tu coś takiego. Czekaj, ja sobie wcisnę kontrola. Może tak. Control. Nie chcę samego kontrola. Czekaj, no żeż. Cholera jedna. Dobra. Dobra, jest. Zmieniłem sobie na controller F12. To tak jest. Wiesz, co jest dobre w tym nowym farmingu w tej kwestii? Że nie musisz wyłazić z gry, żeby zmienić ustawienia klawiszy. To akurat jest na plus w tym farmingu, to jest fakt. Ale w 19 też tak było. Od chyba 17 to wprowadzili. No możliwe, nie, ale... Sorry, od 19 wprowadzili, że możesz edytować klawisze będąc na sesji gry. No bo to zapisane klawisze ustawiasz pod ten, no to raczej na sesji. Tak, a w starszych wersjach farminga musiałeś wyłazić z gry i wchodzić w ustawienia, żeby to zrobić. No. Tak było. Ale tak, jeszcze coś z ustawień jest dołożone, że nie trzeba wychodzić z tego z gry.
To tych ustawień to jest sporo dołożonych, to tak a propos. No. Tylko ja nie pamiętam, które to były ustawienia. Ja też nie pamiętam. Powiem szczerze, że nie pamiętam, które to były ustawienia, bo tego naprawdę było masa. Jedna rzecz, która mi się tu podoba w tym nowym farmingu, to GPS. To jest to, że on pamięta ustawienia, jak już kiedyś używałeś tego, pamięta ci ustawienia na polach. Czyli ja przykładowo podpinam coś, to on już sobie ustawia linię kierunku jazdy. Bo nie wiem, jak mam to nazwać, dlatego nazywam to liniami kierunku jazdy. No patrz, całe pole przejechałem i ani litra środka nie zużyłem. No czyli prawdopodobnie będziesz mógł to zużyć dopiero jak się chwasty pojawią. No prawdopodobnie tak, no ale co to już... Nie wiem, czy rolnictwo precyzyjne coś nie miesza w tym temacie. Chce to już poprzejeżdżać i mieć to tu zimowy spokój, żeby czasem nie powychodziły mi niespodziewanie chwasty, jak ją zaczyna siewy. Ja przypuszczam, że ci powyłażą. Jeżeli on ci nie naliczył żadnych środków chwastobójczych z tego siewnika, to ja przypuszczam, że tak to się skończy. No, będziemy widzieć. No. Przejada, zobacza. Sprawdzić to muszę. No, jak to się tak dał, to się tak dało. A jak się nie dał, no to się nie dał. Bo wiem, że normalnie to się tak dawało zawsze. Ale jeszcze... No bo normalnie nie miałeś tego mechanizmu do obsługi tego, tak? No. Jeszcze muszę... Dzisiaj nie mi się coś... Nie miałeś tego mechanizmu, więc on... Dzisiaj mi się coś mi się... A co, zaś ci się coś sypie? No, to rolnictwo precyzyjne, coś mi to nie chce. Aha, tu to jest. A, są dwie balki, a tu jest no jeden balek na full. Tu też jest no jeden, tu też jest no jeden, ale za to mam więcej dodatku z tego. Dobra. A to może no starczy kawałek przejechać. Nie wiem, no może tak być, bo to, wiesz co, ja ci powiem tylko tyle, co ja tak kojarzę. Możesz mnie poprawić, bo ty jesteś lepszy rolnik niż ja, nie? Ale jeśli ja dobrze rozumiem to, co kiedyś widziałem na tubie, to mnie na pewno poprawisz, a podejrzewam, że fachowcy rolnicy mnie wyśmieją, ale mniejsza z tym, ja to tak rozumiem, że jak oni robią te opryski, mają te pole zmapowane, nie? To przypuszczam, że to tak działa, że oni wiedzą, w których miejscach włączyć opryskiwacz, żeby zrobiło mu te opryski. I oni prawdopodobnie robią tylko tam, gdzie te kwiasty się pojawiają. Czyli nie masz tak, że zapierdalasz po całym polu, tylko robisz opryski miejscowe. I tak po całym polu trzeba jechać, ale wykonuje ci te opryski miejscowo niby opryskiwacz. No, że to musi być opryskiwacz, który jest do tego przystosowany. Tak, wiem. On musi obsługiwać GPS i mapowanie pola. Bo to jest na zasadzie mapowania pola. Czy wykrywanie, czy mapowanie. Ja pamiętam, że w 19 też to było. Jak miałeś, był ten Precision Farming, to też było mapowanie pola. Tylko, że to działało na takiej zasadzie, że trzeba było przejechać się gatorem po polu z takim specjalnym barachłem lub ciągnikiem. I on ci zmapował to pole, trzeba było te próbki zebrane wybrać, wysłać, zapłacić za to, za zbadanie tych próbek i dopiero pokazywało ci informacje o tym, co jest na polu pod kątem składu glebowego. No to tu też musisz, albo by trzeba było jeździć i niby borować, brać te próbki, albo po prostu zapłacić za wykonanie próbek. Ja po prostu płacę za wykonanie próbek i nie jeżdża sam, bo oryginalny ten mał chyba 20 metrów średnicy, to wiertło 30. Nie chciałbym teraz cię tu wprowadzić w błąd, to by trzeba ewentualnie do sklepu wejść zobaczyć, ale coś takiego, także... No ja nie wiem, ja się tym jeszcze nie bawiłem, ja jedynie co to pamiętam, że z 19, jak dając ci ten cały silnik, nazwijmy to, do rolnictwa precyzyjnego pokazywali,
to oni właśnie pokazywali na przykładzie tego barachełka, które się podpinało z tyłu do Gatora, który był w komplecie z tym DLC. Bo on miał trójramienny zaczep i się montowało do niego po prostu taką skrzyneczkę, w której jak jeździłeś po polu, zbierały się cztery próbki. I te próbki trzeba było wysłać. Tam była potem taka opcja, wyślij próbki do badania czy coś w tym deseniu, tylko jeszcze musiałeś specjalny budynek na mapie postawić, żeby to działało. Tak, ale nie brałeś cztery próbki, no musiałeś wziąć próbki tak, żeby były dopasowane do pola. Jakżeś zrobił jakaś przerwa w tym kręgu, co on robił, to tam w tym miejscu pole nie było i tak zmapowane i nic ci to nie dało. Musiałeś tak robić, wiem, zakładki, to samo jest tu, żeby ci zmapowało całe pole. No to faktycznie lepiej zapłacić, niech ci to zrobi. Tym bardziej, że chyba stawki za to nie są jakieś srogie. No, za małe też nie są. A ile ty tak płacisz średnio od pola za to? Czekaj, czy to będzie pokazane? Próbki gleb. 25 145 próbek plus 2. A to spory hajs za to płacisz, o pizdu. No. 20 parę tysięcy to spory hajs. No tak, niby troszeczkę mniej by to wyniosło, ale wiesz, najeździsz się po tym polu, nabierzesz tych próbek, musisz to i tak wysłać, też za to wysłanie zapłacisz. Tak, tak, bo za to się płaci i za diagnozę się płaci. No i za diagnozę za te próbki zapłacenia i tak nie ominiesz. No, jeśli ja dobrze pamiętam. Jest jak to działało. Dodatkowy tylko hajs za to, że oni to pobiorą. Czekaj, Kaj, to jest różne. Czy mi pokaże, jaka to jest średnica? Mi coś dzisiaj szwankuje. No może lagi masz po prostu. Code. Synchronizację. Synchronizacja ci szwankuje. Tu no pokazuje, że to 260 kg waży. Ale nie pokazuje, jaka jest średnica tego w sklepie. A, chodzi ci o ten, no, o ten miernik tego. O ten do pobierania próbek, no. O to dziadostwo. Czekaj, ja dojadę do końca przejazdu, bym zobaczył, gdzie to jest w sklepie, bo ja jeszcze za tym się nie przyglądałem w ogóle. Czekaj, ja sobie zobaczę, gdzie to jest w sklepie. Bo tak jak mówię, ja się jeszcze z tym nie bawiłem. Która to jest kategoria z tych kategorii, co tu są? Bo to będzie na pewno w przyczepach. Nie, to jest w różne. Przynoszę te maszyny, ale różne kategoria. A, tu z tą przyczepką samochodową, dobra. No. Czekaj, z tą paliwową przyczepką, to tam pod koniec jest. Dobra, mam, to jest to. Dobra, czyli to jest to urządzenie. Tak, to właśnie to, co ja teraz widzę. To jest właśnie to, co ja widziałem do tego Gatora, tylko że to jest większe, bo to jest wersja do traktora. A no, to, co ja widziałem w 19, było dużo, dużo mniejsze. W sensie takim, że to było na tyle, żeby Gator to udźwignął, nie? No to jest też tylko na 260 kila to waży, więc też to Gator udźwignie na pewno. Nie wiem, mi się to wydaje większe od tej wersji, którą widziałem do 19, ale mogę się mylić. Bo mówicie, ja to widziałem tylko na filmach, a sam tego nie testowałem, tak? No. Rozumiem, że te czujniki, które tu są, ten, to co miałem wcześniej do poprzedniego traktora podpięte, to tego mogę użyć dopiero po zbadaniu gleby. Tak, bo przed tym ci nic to nie dał. Tak myślałem. Tak myślałem. Ty, a co to jest to od ropy, takie flagi do postawienia, bo to wygląda jak flagi. Co to jest? Ropa za 25 baksów. To jest, przypuszczam, jakieś znaki, bo pisze ropa, tak. Ropa Science, czyli to będą znaki, jakieś tabliczki. Tabliczki chyba do tego, To tu są kartofle z tego, co widzę akurat.
Bo tu są chyba różne do wyboru. Mamy tak, No, bo kartofle, to jest do kapryć, paku ropy, karot. którą ma do tego, do multifruta. A, czyli ja mogę sobie postawić przy każdym z headerów taką tabliczkę. Tak, i to wiesz, który header tam stoi. No to jest niegłupie. No przyznam szczerze, że to jest niegłupie. Chociaż powiem ci, że rozwiązania typu to, co myśmy mieli w 17, pamiętasz, na Mavericku czy na tym, gdzie miałeś header i była od razu przy samym headerze była tabliczka. To No, jest były coś. na tych tabliczkach, na tych białych, tych takie Tak, tak, tak. namalowane, co jest co, no. Dokładnie. I to moim zdaniem było lepsze, bo brałeś header, to zawsze wiedziałeś, że ten header jest taki i taki, tak? W No. 19 ja u siebie mam tego multifruta, ale też tam nie mam tych oznaczeń. Tylko jak podpinam, no to widzę, że to jest taki w tym menu interakcji, nie? No. Więc to jest też dosyć zasadnicza różnica. Ale co farming, to wszystko inaczej jest ogarniane, no jakby to tak ująć. No. Dobra, ile mi tu jeszcze starczy tego z środka? Mam pół zbiornika, więc nie no, myślę, że na to pole mi jeszcze tu starczy. Ty, o ironio, to jest chyba to pole, co ja ostatnio robiłem, jak my tutaj te wapno rozkładaliśmy. Jak mi się coś kojarzy. To jest chyba to samo pole. Nie Jak wiem, ostatnio u ciebie byłem. możliwe. Nie będę się teraz. Bo jak wiesz, ja tu dość dawno byłem, także to też trudno powiedzieć, tak? No. Nie chcę ilość wysiewu, rodzaj gleby. No, 72. Tu jest 57. Tu jest 72, tu jest 72, 72. Dobra, to jeszcze trzeba jechać reszta pól. Na razie przełożyć na 72. No, to jest to pole, bo już widzę po tej wiacie. O, ale mnie tu lagło. Kurwa, i się wdupcyłem w. Ale nie, naprawdę, stary, ja mam tu przy tej wiacie z tymi. I tym ja mam tu pokaz slajdów, ty. Aż nawet nie chcę patrzeć, jaki tu jest klatkarz teraz. No Nawet nie ma. jest tam, ale ja nie wiem czemu te wiaty tak tam, coś tam jest przy tych, albo one są w jakimś takim dziwnym miejscu, albo coś, nie mam pojęcia. No, to jest zagadka za 150, mówiąc tak żartobliwie. Wiesz co, to by trzeba było zobaczyć, jak to jest zrobione. To by trzeba było przebadać, jak to jest zrobione, ale ja tego niestety nie zrobię, jestem na to za cienki. No, Mogę się ewentualnie no. przyjrzeć, czy gdzieś tam nie ma coś z triggerami pokopane, albo w XML-ach, czy coś nie jest popane. Ale Dobra. czy ja byłbym w stanie to naprawić, wątpię, szczerze mówiąc. Co tu jest ten? Tu jest ten. Kaj jest. Aha, czekaj, ja się muszę przenieść na ta mapa, bo tego 500 HP muszę zlokalizować, bo ten pan stoi na pewno z wodą. On tu siedzi, nic nie robi. Trochę szkoda, żeby stał bezczynnie. No mało, że stoi, to jeszcze mi hajs wpieprzył. A to z jakiej paki? No bo jest zatrudniony pracownik, nie? A no tak, to faktycznie. No bo na autodrive'ie, że dał rozwożenie wody. A tak, bo tam na autodrive'ie mogłeś określić, czy No, aż. płacisz za to, czy nie, bo tam wiem, że taka funkcja była. No, ja to mu chyba na 50% ustawione, nie na 100, no na 50. Ja jeszcze muszę kupić przynajmniej 2-3 pola teraz na wiosnę. A nie masz tego za mało? Czego? No tych pól. No dlatego ci mówię, że muszę jeszcze kupić. A widzę, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No nie powiem, kurwa, mam lagi, bo mam 8 klatek, ty. Jak patrzę na te wiaty,
na gospodarkę. Nie wiem, co z tej gospodarki tak laguje, ale w kierunku gospodarki, jak tu jadę, to mam pokaz slajdu. No tam coś jest właśnie w tym miejscu na gospodarce. No, stary, zanim go zatrzymałem, nie? No. Zanim go zatrzymałem, to prawie mi tu pod te drzewa podjechał. Mi się tam też... A szkoda, że nie nagrywam, bo byś sam mógł wtedy zobaczyć, co tu się odwaliło. No ale ja wiem, co się tam odwalił, przez to ja tam jak... że jest, to w zasadzie staram się patrzeć zawsze w drugą stronę, tam w stronę obory, tam jest to mniejsze, no to byś musiał niby patrzeć teraz do tyłu, żeby nie patrzeć w stronę tych wiat. Tam coś przy tych wiatach wszystkich jest, albo tam jest za dużo sprzętu, albo te wiaty po prostu robią w tym miejscu takie obciążenie. To byś musiał ściągnąć tego save'a z dedyka, wywalić te wiaty, na lokalu to odpalić i wywalić te wiaty i zobaczyć, czy klatkarz spadnie i podniesie się do góry. No. Gorzej będzie tylko, jak zostaną jakieś triggery, które po sprzedaniu tych obiektów nie będzie można usunąć. Wtedy będziemy mieć przyczynę tego całego problemu. Ty, a te wiaty to są z czego te wiaty? To są z marsza. Dedykowane do tej mapy. Panelami. To są wiaty dedykowane do tej mapy. O. Nie, bo zastanawiam się, czy... bo wiem, że jakieś były te... też były jakieś z panelami wiaty dostępne z gry. Tak, są to dostępne tam, z gry i tam się od razu sprzedaje ten prąd, nie? Tak, dokładnie. No, a tu mam opcja do wyboru. Sprzedać, przechowywać, rozprowadzać. No. Ja wiem, ja rozumiem, o co chodzi, dlatego ja się zastanawiam, co to może być. Mówię ci, im bliżej jestem tamtego całego terenu, tym bardziej mi tam laguje. Ale ciekawe, bo jak ostatnim razem tam byłem, to my te wapno rozwalaliśmy na polach. Nie miałem jak dzisiaj. Nie czułem tego, że mi klatkarz nagle spada w dupę. Nie wiem. Mnie też to tam trochę zastanawiał, no i nie umiem do tego jakoś dojść. No, przypuszczam, że... musiał być ktoś, kto się na mapach, na programach znał, żeby mi to przejrzał i wtedy powiedział, co tam jest, czy tam jest jakiś trigger nie tak, czy o co tam chodzi. No. Problem polega na tym, żebym musiał przejrzeć te wszystkie skrypty i w ogóle by trzeba było dokładniej przejrzeć logi serwera, bo ja tak ci mówię, że przed wejściem twoim na kamery ja tak pobieżnie tylko zajrzałem na logi. Jest tam coś na żółto, ale to jest od jakiegoś kronę, czy kotę, czy czegoś tam, więc to nie jest raczej od tych wiat, tak? No. Bo jakby to były... No kurwa, jakie lagi. Jakby to były wiaty, to bym to zauważył. RS sady, jedź pan na sady. Bo jeszcze jest od cholery miodu też do sprzedania. Dobra, a ja się przeniosę na pole w końcu. Czekaj, ale to ja muszę z niego wysiednąć, bo on mi... Wysiednąć powiedział, jak nie przesiednąć się. Bo on mi się przestawi i ja się przeniosę w końcu, jak widać tutaj po minimapie 38, o, winogronów mamy tyle, tu jest ten kawałek oliwków. Tu się wpadniemy, no i dzisiaj przed nagraniem to wszystko tu... Ty mi nie godaj, że ją teraz polamił, ty. Nie wiem, te Jotra wszystkie polamił, winogrona ty. Tu są dosadzone. Pojechałem, kurna, po przejeździe, który już jest zaliczony. Cały ja. O, cię, panie. No ale to i tak nie sypał. O, także wapno tak, tu jest. Nie, kawałkami gdzieś sypało, widziałem. A, to może sypało, jakaś ale... było niedosypane. Wapno tu jest rozsypane, tak, nawapnowane jest. Kupiony jest rozsiewacz do wapna specjalnie. O, tu stoi. No faktycznie, taki... bo cała góra pola jest na pomarańczowo.
Czyli pomyliłem objazdy, dobra. To jest do wapna, do nawozu. Tu już gabarycik jest podstawiony pod beczka. Beczka już też jest z czujnikami. Kupioną nową, ta stara jest oddaną, a kupioną nową z czujnikami, specjalną pod Precision Farming. I zatankowano już chyba nawet mu. Dobra, Josie Jasne. Musza. Dobra, Josie Musza. To może zrobię nawożenie? O! Czekaj. Josie Musza tapnąć pod przyczepę przeładowczą. Bo mi się skończył ten. Została mi taka resztka inna tam na zbiorniku. Dobra, jak ja mogę kliknąć na ten traktor, żeby do niego wleźć? Aha, dobra, ja się muszę chyba przełączyć przez normalna mapa. No, dobra. Przez normalną mapę, no. Dobra, to pany, pojedziemy dzisiaj na nawożenie winogron. Dobra, mam ten traktor, który chciałem. Teraz się zastanowić, jak tu wyjechać. Dobra, czyli najlepiej byłoby pojechać tu do góry gospodarki, to muszę wywalić pączka. Dosłownie lub niedosłownie. Zobaczymy, czy będę miał lagi, czy da się tu jakoś przejechać. Dołem przejedziesz. Powinieneś, no. Lagi przypuszczalnie jakieś tam będziesz miał, no bez tego nie będzie. No widzę właśnie, że są lagi, to tak dosyć srogie. Ale da się przeżyć. Nie skacze mi obraz, więc da się grać, także nie jest źle. Co mamy? Automatyczne wydawanie azotu. Dobra, chyba pojechałem w złą stronę. Czekaj, pokaż mi mapę, żebym ja się tu nie pogubił. Pojedziemy nie, kawałek. Dobrze jadę. Dalej tu. Tu jakieś kurniki są. O, mamo. Okazję pozwiedzać tą twoją gospodarkę, bo przyznaję, że dawno tu nie byłem. Aha. Dobra, przejadę tu przez tą łąkę trawy, bo tak będzie mi najszybciej. Nie wiem, czy lepiej bych tego nie zrobił, jakbym wziął teraz nawożenie tym. Stałym nawozem. A to nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tego też muszę wypryskać, a widać, że to idzie. Zaraz zobaczymy na precyzyjnym rolnictwie na mapie, jak to będzie wyglądać. O, gdyż jakieś powiadomienie wyskoczyło. Tak, ciągnij do... Nie czytam, bo to dla mnie jest za drobne, szczerze mówiąc. Dlatego ja nie czytam tych powiadomień. No, dotarł do... Czekaj, nie... Aha, ja muszę przeleźć tu na precyzyjne. Nie rodzaje dobra, gleby. Muszę podjechać trochę bliżej. Okay, my mamy tu 38, nie pH, a azot. Ty masz tu manualny wysyp, czy go nie masz? Nie mam. A to dlatego mnie wcześniej opróżniło. Jak żeś podjechał. Dobra, teraz kumom. Tu się coś, odwaliło. Coś to pany nie chce działać. A co ci nie chce działać? No nie chce się zmieniać status tego. To synchronizacja może ci się zepsuła. No chyba, że nie chce mi z czerwonego przechodzić na zielony, albo... Mimo wszystko, że za małą dawka, znaczy się, że ma dawka automatyczną, to ona jest za małą. A to nie wiem, to nie mam pojęcia. Przyznam się szczerze, nie mam pojęcia. Jestem na to za cienki, żeby to skomentować. Bo na to to wygląda, że te moje przejazdy z tym płynnym nawozem są na nic. Dobra, zrobimy zaraz możliwe, testa. Możliwe, że tak jest. No. Z nawozem sypkim, bo widzę, że nawet po precyzyjnym farmingu, że... Słuchaj, ja tu mam przeładowcę połowę, jakbyś potrzebował. A tu zjadę, bo tu jest akurat kawałek placu.
gdzieś tutaj na tym betonie postawię ten cały zestaw. Panie, ja potrzebuję 500 kilo. Ja zaraz... O kurwa, ale mam tu teraz pokaz slajdów, ja pierdolę. Zaraz wezmę, rozumisz, manitka i po prostu przejada manitką do sklepu, kupia 4 big bagi i przyjada się tu. No, żeby no to. Aha, niby pryskało, ale mi z tego nic nie ubyło, bo dalej mam 4000 litrów, więc ten nawóz płynny to może być wykorzystany do zrobienia jakichś tych... Myślisz o tych chemikaliach całych, tych do produkcji? Czy do szklarni? To... nie wiem, do szklarni może na razie nie, ale... zrobienia jakiejś misji, na przykład opryskiwaczem, wiesz? No to wtedy tak, to faktycznie, bo niektóre te misje na opryskiwacz faktycznie, one działają, tak? No, dobra, misje, na misjach jak się jedzie, to i tak się włączą na ręczny i minimalnie, nie? Wydawanie na tego. No tak, bo on i tak nie bierze chyba z tego precyzyjnego w ogóle. No... ja nie wiem, jak jest z misjami właśnie w tej kwestii, bo ja, jak sam wiesz, ja w farminga na precyzyjnym nie grałem, to ja tak naprawdę nie wiem do końca, jak to, jak na precyzyjnym wygląda. No właśnie, misje z tego, co widziałem, to zawsze załączają na ręczny i te 18 kg na hektar, jak najmniejsza dawka, nie? Bo i tak jest misja zaliczona, i tak jest zaliczona, bo jest nawiezienie zrobione. A, czyli możesz po prostu pojanuszyć i tak gra to zaliczy. Tak. Dobrze, bo przynajmniej zaoszczędzisz trochę na środkach, także tutaj jest taki plus tego interesu. Czekaj, które to było? A, to dobra, jest to. Weźmiemy chwastoksa. Dobra, to jest to. I co my tu mamy? 57. Jeden ten, to wjedziemy chwastoksem najpierw. Dobra, ja kończę przedostatni przejazd na tym polu, na którym jestem. Bo tam potem jeszcze zostanie na połowę szerokości, to już tam przy granicy po prostu pojadę. Żeby mi tylko załapało. Więc będziesz miał kolejne pole nawiezione. No, spoko. Na przeładowczej połowa jeszcze została, tak mniej więcej połowa. Jeśli chodzi o ten środek, który tam dla mnie przygotowałeś. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ten. Wachę tu mam prawie, tu wachy z tego co widzę to mam, czekaj, to niebieskie to jest chyba... To jest AdBlue to niebieskie, tak, koło tego to żółte. AdBlue mam 60%, a wachy mam chyba 40%, z tego co widzę. Ach, to jeszcze pojeździsz, panie, dzisiejszy dzień przejeździsz, pan. Nie, ja się nie przejmuję, tylko tak patrzę właśnie po statystykach, żebyś tak mniej więcej wiedział, nie? Nie, wiesz, jak mi ciągnik na polu stanie, to potem wiem, że muszę jechać zatankować. No ja tak między pracami zazwyczaj tankuję, no ale jak ja mam własnego diesla, no to wiesz, to też swoją. Ja też mam swojego diesla, ale czy mi się to wspomni? Dobra, próbuję podnieść stawka precyzyjnego rolnictwa na winogronach. Ops. Kurna, gabaret się powiesił. No. Choroba, no. I nie podniosło. No dobra. Aha, muszę się przełączyć tu. Jedziemy do sklepu. Jedziemy do sklepu po Big Bagi i spróbujemy zrobić nawożenie na tym 38, żeby to zadziałało. No, ale internet tu mam zarąbisty.
I nie gadajcie, że teraz mnie wywali z gry. O la Boga. Jak mnie wywali z gry, to jeszcze ją trzeba będzie uruchomić. Dobra, muszę jeszcze raz wejść na nowo, także... No... Z tego mnie już wywaliło, z TS-a. I gra też, także do zobaczenia za chwilę. Dobra, po pauzie, po restarcie, po utracie połączenia z internetem jestem z powrotem i jedziemy dalej do sklepu. Albo najpierw pole 38. Ja kończę te omijaki tu na tym polu. Ale on mi tu widocznie, musiałem tu w miarę równo pojechać, bo on mi tutaj nie bierze nic. No możliwe, że ci się udało dobrze te zakładki zrobić przy nawracaniu, no. Więc co ci będzie, co ci ma brać? Jo, tu jest skończone te pole. Teraz jeszcze tak, tu jest pole 64 z tego co widzę. No. Tam chyba bym musiał jeszcze wlecieć na to pole, nie? To 64, jest 54 do zrobienia, 11, 12, 4, 5, nie wiem, to tam trzeba sprawdzić. Na piątce chyba przyjdzie trawa do siewu. Dobra, to ja się napełnię i ja jadę na 64, ale ZW, muszę do Czesia. Okej. Okay. A skoro nie nagrywam, to nie chcę tego zrobić. To wracam za minutkę i lecę na tamto pole. Dobra, spróbujmy teraz tego uwolnić. O, nie dał się. Dobra, to trzeba jeszcze raz spróbować coś wymyśleć tym. Cicho, tył wyciągnięty. Sprawdźmy, jak to wyglądał teraz tu. O! O! Udało się coś? Dobra, jestem. Okej. Mi się też udało uratować zestaw. A co spierdoliłeś? No zawiesiłeś się tym gabarytem z opryskiwaczem. Dobra, sprawdźmy jeszcze teraz, jak wyglądał precyzyjne rolnictwo w tym miejscu. Ile punktów daje? Dalej 57? Nie chcę. Coś jest nie za... A, bo chyba jest wap, ten nawożenie niezaliczone. Na czym? Na polu 38. Myślałem, że coś spierdoliłem. Nie. Ty, coś się zesrało, trafik stanął. Ej, czaj to. On miał takie miejsca, że staje w nich. To znaczy, że jest jakiś błąd na mapie, jakbym się tak zachowywał. No coś. Ja muszę pomyśleć, jak tu na to pole. No jebany, kurwa, stoi mi w miejscu, gdzie mam wjazd na pole. No czaj to. Da, trzeba go ominąć po prostu. Gonio góra, kurna, stoisz mi tu na dupie. Jak żur. I tak muszę tu jeszcze podjechać potem drugim ciągnikiem, żeby sobie ten ustawić.
jak to się nazywało, no, żeby się uzupełnić, bo na razie mi starczy prawdopodobnie na pół pola, może na więcej. No zobaczysz, jak to będzie, no. Niektóre pola są fez na czerwono, także tam idzie masa. Nie wiem, no ja jestem tu teraz na tym 60... 4. 64, no, pi razy w dupę. No, z drugiej to strony to mapy jest 54, też jest do nawożenia. Dobra, teraz ja sobie muszę przypomnieć jedną rzecz. Jak zwykle, kurde, nie pamiętam, jak to było. Gdzie to było? Dobra, mam już. To jest tutaj. Obrócenie linii o 90 stopni. Z tego, bo co ja tak dobrze... Jak, bo ja tak jak mówię, ja zawsze korzystam z tego... jak to się nazywa? No... no z SIM dashboarda korzystam, także... Na SIM dashboardzie mam jeden guzik i ja już wiem, który. I od razu lecę z tym guzikiem, tak? No... A tu jest inaczej. A dlatego mówię, że ja sobie musiałem przypomnieć, jak się z tego korzystało, bo ja mam sklerozę. No, no i żeby nie było zdziwienia, do winogron kupujemy nawóz 4T, to nie zbankrutujemy przez to. 4 Big Bagi. Big Bag, stały nawóz Korn-Kali. 4 poproszę. Kup. Tak. OK. Wstecz. Dobra, ja się nie będę pitolił. Dawaj mi tu od razu tempomat. No i oczywiście źle wjechałem, bo linie będę miał tak zajebiste, że będę musiał tu jeszcze raz wjechać. Bo po prawej stronie mam, kurna, zostanie mi taki omijak pod drzewami. Aha. A to co najwyżej pojadę to pole dookoła, się nie będę pitolił. Tak to ogarnę. W którym miejscu go tu blokowało, że on nie chciał wyjść? Są wszystkie cztery Big Bagi? Są wszystkie cztery Big Bagi. Cak. Ło. Ale go zwiesiło. Dobra. Ale mnie też szarpło przed chwilą. Żeby było... Ale wiesz, jakże cztery Big Bagi na widły zapakował do ładowarki teleskopowej, to jej przód ja dobiło do ziemi. Tym, ja próbowałem zwykłą manitką kiedyś cztery Big Bagi targać. No wiem, jak to wyglądało. A ja mam tego klasa, także mam ten troszeczkę większy. Manitka. Bo ten mały, ten manitu, ten mały to faktycznie cztery Big Bagi, jak mu zapniesz, to on zadkiem podskakuje w powietrzu. Jak to brzmi, z tym zadkiem podskakującym w powietrzu, ty, jak to fajnie brzmi. A jeszcze wcale, jakbyś mu tak troszkę wydłużył. Ale ostro wziąłem zakręt. Dobra, jeszcze trzeba widły podwinąć. Żeby mi to nie spadło. Jak to teraz rozegrać? I teraz rura. Dobra, mam nadzieję, że się tu nie powieszę na drzewach. Jestem strasznie blisko drzew. Aha. No bo tu mam ten jeden omijak do zgarnięcia, nie? Przy granicy pola. Bo to pole, wiesz, że jest okrągłe, takie jajkowate, nie? No wiem, no ale to i tak w sumie, bo 42 metry to powinieneś być 20 metrów od granicy. Znaczy wiesz, ja tu poleciałem na domyślnych nastawach, nie regulowałem tego od granic pola. Tych linii GPS-u, tylko po prostu obróciłem je o 90 stopni i to tyle. Aha, i tak jak się pokazały, także zjechał. Dokładnie tak, dlatego mam tu omijaka teraz przy samym... samej granicy. I połowa tego cholerstwa idzie na drogę. Ale to wiesz, u mnie jest standard, ja zazwyczaj tak lamię.
Znaczy, w 19 jest o tyle, że to i tak musisz za każdym razem na nowo ustawiać. O kurwa, ale lak. No, chyba zapis musiał być. Możliwy, bo mnie też stopło. No, to wygląda na typowy autozapis, jak na moje oko. O, to już mamy 22. Jeszcze chwila i jeszcze spróbuję to pole 38 ogarnąć nawożeniem. No nie wiem, ja na serwerze będę siedział, aż skończę to pole, nie? No spoko, serwer i tak chodzi. Tak, wiem, bo ty tego nie hostujesz po swojej stronie. No. To by mnie wywaliło z gry w momencie, kiedy neta nie miałeś. To jest właśnie plus tego dedyka. Nie masz neta, ktoś u ciebie gra, to go nie wywali. No. To jest plus, dlatego ja na swoim... Ja na swojej małej serwerowi trzymam dedyka 19. Do 22 też mógłbym trzymać, ale nie jestem w stanie dwóch jednocześnie. Niestety. Cicho, trochę. A mi porty blokowało. Dły wyprostujemy, podniesiemy do góry. O! I możemy wyłączyć, idziemy po gabarycika. Dobra, będę musiał to przytargać, bo coś mi mówi, że jak dojadę do końca przejazdu, to mi zostanie pół zbiornika, bo to mi się skończy zbiornik, jak tak dalej pójdzie. Aha. Bo widzę, że mi zaczęło więcej brać. Ale spokojnie, ja sobie przytargam ten traktor, który tam zostawiłem na placu. Tylko zanim wyjadę z tej gospodarki, to trochę minie, bo tam mi lagi, wiesz. Klatkarz najebisty. No niestety, to jest największy problem. I nie wiem czemu, ale jak mam te linie od tego autodrive'a, to gra mi laguje niezależnie od tego, gdzie jestem. Tak jakby w tych liniach też coś było. Że mam wtedy lagi jak pieron. Bo pamiętam, że jak robiłem u ciebie to by winogrona, czy oliw, to co tam tym New Hollandem jeździłem. Jak jechałem na to pole ciągnikiem, to miałem pokaz slajdu. Ty chyba przy oliwkach byłeś. Tak, przy oliwkach, tam na tamtym polu. To zanim na to pole dojechałem, to mówię ci, lagi miałem takie, że grać nie dało. I to nawet było nagrane na moim odcinku, bo ja wtedy nagrywałem kamerami. No. Cały odcinek, więc... Dobra, sypie się. Czemu ja się męczę? Dawaj mi tu cholero tempomat. Nie, no pewnie jakbym podłączył kierownicę, to bym nie narzekał, ale nie chcę mi się kierownicy do kompa podpinać. Zresztą wiesz, ja gram w farminga, to nie podpinam kierownicy. No a wiem, za każdym wiem. Razem miałbym problemy z ustawieniami kontrolerów. Control S, czyli nie mamy włączone, nie mamy wyłącz, włącz znaczy się, tak, punkt A, kierunek tu. O, ale się przestawiło to? Wiesz, jaki jest problem z graniem na kierownicy? Jaki? Taki, że jak ustawisz jakąś grę pod granie na kierownicy, to za każdym razem, żeby tą grę ustawić, żebyś nie musiał grzebać w ustawieniach, musiałbyś mieć albo kierownicę cały czas podpiętą, albo za każdym razem pamiętać, żeby kierownicę przytargać pod biurko i odpalić.
Ty myślisz, dlaczego ja nie gram w ATS-a teraz za często? Bo mi się nie chce podpinać klawiatury drugiej do kompa i kierownicy. Bo jednak muszę mieć klawiaturę też do komputera, a jak dostawię do biurka kierownicę, to klawiatury, którą normalnie używam, nie mogę używać. Bo jej nie wysunę po prostu spod biurka, nie? Aha. Już pomijam kwestię tego, że za każdym razem jak podpinam kierownicę, to jeszcze muszę monitor dać bliżej. Żebym coś kurna widział na ekranie. A wszystko przez tą moją zasraną rogówkę. Teraz pierdoliła mi oko, na które widziałem trochę lepiej. Na tym cały problem polega. Ty patrz, ani ten. Nie chce brać? Nie, nawozu nie bierze i nie pokazuje, że jest ten. Może nie zeskanowałeś pola? Jest zeskanowane. A czekaj, które to jest pole? 38. Gdzie to jest? 57. No ja tu jest na nim, to jest pod górą. Czekaj, bo mi się gra teraz przywiesiła z jakiejś paki. O kurwa, chyba będę musiał zresetować grę. A wiesz czemu? Bo mi kursor myszy spierdolił poza ekran gry. O. Nie wiem czemu, ale z 22 tak właśnie mam. Bo ja mam jeszcze dwa monitory i gram w trybie okna, nie? No. I często mam tak, że jak odpalę farminga i na przykład rzucę go na pasek, to potem kurna nie jestem w stanie utrzymać kursora myszy w okienkach z gry farminga. A ATS-ie mam to samo. Tyle, że w ATS-ie mam to rzadziej. Ale najczęściej mam to właśnie w farmingu 22. Dobra, czekaj, mówi, że to jest górka, pole 30. No i kurwa, zaś mi myszka wyskoczyła poza ekran. No jest auto niby uzupełnianie. Aha, czekaj, no tu mi się teraz uzupełnił na tych oliwkach, a tam się nie chce, więc tam chyba dopiero jak będzie wzrost, to trzeba będzie tam poczekać na winogronach. No chyba jo. Bo nie, tu... no w najgorszym razie będę musiał tego kompa faktycznie, grę przynajmniej na kompie zresetować. Tu mi teraz jak jada przez oliwki, to mi się to zmienił. Czekaj, 30. Ja nie mogę tego pola znaleźć, ty. Ono jest na górze, nad 30... nad 39, 11, 12, do góry. 38, tak? No. Dobra, mam, znalazłem to pole. Już widać, że jestem ślepy jak kret. Ale faktycznie, no masz tu niby na zielono, tam masz kurna na czerwono i się nie da nic z tym zrobić, ty. No nie, nie da się z tym nic zrobić. A widać, że jest tam ten. Nie wiem, może dlatego, że tam masz ten cały towar, to może dlatego tam się nie da z tym nic zrobić. Może tego się w ten sposób nie ogarnia. Może to musi dojść do jakiegoś kolwiek stopnia wzrostu, żeby to, wiesz, się... Ja ci coś powiem, jedną rzecz, która chodziła mi po głowie. Ja widziałem, że do opryskiwania, do nawożenia tych drzewek był jakiś specjalny, dedykowany opryskiwacz. No mam specjalny opryskiwacz, mam go. I też nic nie działał, więc musi być chyba jakikolwiek wzrost na tych roślinach. Ja z tego co pamiętam, przynajmniej tak kiedyś było w farmingu, że musiała być przynajmniej pierwsza faza wzrostu, żeby dało się cokolwiek zrobić z polem. Aha, pisze mi, uprawiana roślina nie wymaga dodatkowego nawozu. Wyskoczył ci komunikat. No jest taki komunikat, bo teraz patrzę, że na tym, na precyzyjnym. Więc jest bez sensu jeżdżenie tu i nawożenie, skoro i tak mi tego precyzyjny nie zaliczy, nie? Nie, no to faktycznie szkoda wachy. Powiem to w ten sposób, szkoda wachy.
Dobra, to ja wracam na to moje pole i dalej będę tam pryskał, bo przez tą zabawę z tym kursorem to myślałem, że mnie kurwica tam chyci. Nie wiem, ja tak mam po prostu z tym farmingiem. Odkąd mam 22, ciągle na to narzekam. Że mi się tak dzieje. Nie wiem, z czego to jest. Wiem jedno, na pewno silnik gry jest inaczej napisany w stosunku do... pod tym kątem, jak on działa. Dobra, to idziemy, na wóz po prostu wstawia pod ten, pod wiata i... Na razie mi mani tu nie jest nigdzie potrzebne. To może tu z nawozem stać, żeby potem załadować. Ty, jak się nudzisz, to tam koło szklarni stoi ten, to możesz mi tu podjechać pod pole. Bo ja mam poniżej połowy w tym momencie. To może zaraz ci tam podjadę. Dobra, spoko. Bo ja sobie miałem sam podjechać, no ale jak jesteś chwilowo wolny, no to masz okazję. Tam stoi przy szklarniach, więc może ci srogo lagować. Bo jak ja tam wjechałem od dupy tego pola, które ostatnio pryskałem. Więc możesz mieć srogie lagi tam. Bo ja tam mam około 8 klatek przy tych szklarniach. I potrafi mi tam nieźle ściąć. W głupim miejscu go innymi słowy postawiłem. Spokojnie, ogarniemy. Nie, no luz. I dalej luz, jest luz. 57, więc musi, żeby tu jakiśkolwiek BLK jeszcze zaczęła działać na polu 38, to trzeba trochę poczekać. Przypuszczam, że jak tak przewiniesz o jeden dzień, to powinno być ok. Bo ja nie wiem, ilu tu masz dniowy sezon, więc to też będzie kwestia. Pięciodniowy. Pięciodniowy, no to jak tak przewiniesz o jeden dzień, powinno już być. Ja przypuszczam, że w tym panie też tu siedzi gościu i marnuje mi pieniądze, bo nie umie dojechać do punktu. Ale faktycznie, jeżeli trafik na tej mapie staje i pracownicy się bugują, to musi być jakaś kwestia z błędem na mapie. No nie, bo jak ci stoi przy autodrive, jak stoi jakiś pojazd w miejscu, do którego wysyłasz inny, to ci nie dojedzie. No stanie za tym pojazdem i będzie czekał, aż pojazd, który już tam stoi, usuniesz, nie? To ma sens, to ma akurat sens. No. To ma sens, to faktycznie. Ale bo to nie, nie dojechał do swojego punktu i czekał, aż będzie punkt wolny, żeby umiał do niego dojechać. Kaś ty tego klasiora, nie klasiora, tego fędziora postawił. Tam koło szklarni, przy samym polu. Znajdziesz go. Tam gdzie będzie najbardziej, szukaj tam gdzie najbardziej laguje, tak ci podpowiem. Jak pamiętasz, gdzie ja byłem na polu. Na poprzednim polu. To tam gdzie najbardziej laguje, tam go szukaj, bo on tam koło szklarni stoi. I koło takiego domu. Tam jest kawałek takiego betonu. Ja tam się wpakowałem. To nie wiem, czy nie będziesz musiał wycofać, żeby nim wyjechać. A, to już wiem. Kaś tego wstawił. Tylko sąsiadowi do tego wstawił, do podwórka. Tak. Ja myślałem, że to twój plac, dlatego tam się wpakowałem. Patrzę kawałek asfaltu od pola, mówię, dobra, wjeżdżam. I się nie zastanawiałem, gdzie jestem. O, moje zatoki zaczynają mi się odzywać. Czekaj, ja się na chwilę zmutuję. Okej. Bo mi się zatoki zaczynają odzywać. To było stronę stamtąd. Dobra, jestem. Aha, to się przy okazji to skasuje? Nie wiem, no to se ogarnij, co tam potrzebujesz, nie?
Dam głowę, że jak dzisiaj się położę spać, to... Aha, z drugiej strony... Mnie na wóz może nie działać mimo automatycznego, bo ja nie wiem, czy ja tam mam, ta, czy ja tam mam na tym Isarii założony na gabarycie. Trzeba będzie jechać do sklepu nim najpierw. Ty, ale ewentualnie możesz wziąć, na placu stoi ten czujnik taki, co podpinasz pod przód. No ale z drugiej strony stop poleku. Skoro na tym samym polu na jednej roślinie to zadziałało, a na drugiej nie, no to coś jest nie tak. No to będzie błąd skryptu. Albo znowu ci nie dosynchronizowało czegoś. Nie wiem, no już tak teraz strzelam z głupa, tak? Co to może być? No wiem. Szczerze mówiąc, sam nie mam pojęcia. Teraz to się mogę bawić, spekulacje na ten temat. Bo szczerze powiedziawszy, naprawdę nie mam pojęcia, co to może być. To by też trzeba było zajrzeć do konsoli. Aż cholera, włączył się ten GPS, czy nie? Włączył się. Tylko nie słyszałem dźwięku od niego, ale to już mniejsza z tym. Dobra, nawóz. Dobra, wygląda na to, że zostaną mi omijaki i może kawałek przejazdu. Bo już mam resztę praktycznie. Wyłącz się, bo ty nie pojedziesz do silosu się pod załadunek. No jedziesz na pole 64 i będziemy kończyć. No to dojedziesz mi tu, uzupełnisz mnie i na tym pewnie skończymy, bo ja zaraz stanę, bo ja już mam końcówkę, a jestem mniej więcej w połowie przejazdu i razy w oko. No to podjadę pod ciebie, co cię dosypie. No fajnie by było. No, także nie musisz wyjeżdżać z linii. Smole to. Masz nogi, masz kółka, masz silniczek, to podjedziesz. Nogi, tak. No dlatego poprawiłem na kółka, nie? Żeby nie było. Jak się zorientowałem, że to nie nogi, tylko kółka. No właśnie, to nie nogi. Nogi. Wiem, że w... Czekaj, autodrive'ie czy CursePlay'u? Ale co? Chyba w autodrive'ie jest funkcja... Nie wiem, czy ją gobą. Funkcja po prostu przyczepy przeładowczej. O kurde, zagapiłem się, muszę cofnąć. No, muszę trochę cofnąć, jeszcze trochę. Powiedzmy tak, Kaźmo. Mówiłem ci, że na sam koniec mi braknie. No i mi brakło. No i ci brakło. Tak jak ci go dałem. No to dobrze, to ja tam za już za chwileczkę, już za momencik, piątek z Pankracym zacznie się kręcić. Dobra, czekam na ciebie w każdym razie, bo już mam pusto. Dobrze, ja już nadjeżdżam. Także... Luz, ja se poczekam, nie ma problemu. O, widzę, że tu przewody też są. Fajnie to wygląda. Tak sobie oglądam ten traktor, nie? No. W międzyczasie, czekając na ciebie. Ja tu już zaglądałem do środka, do niego, do kabiny. O nie. Jeszcze kogoś sobie zobaczę. No dość tak fajnie to wygląda. Dobra, lecimy. Dojeżdżam. Już mnie na ziewanie zaczyna brać. Dobra, to podjeżdżę od razu, bo i tak nie wiem, czy nie będę musiał się jeszcze cofnąć, bo nie wiem, na ile tutaj omijaka zrobiłem. Zanim się skapłem, wiesz, że jestem pusty, nie? No. Te kilka sekund zrobiło swoją różnicę. No wiecie, tu już mi dużo chyba nie zostało, jak tak na szybko na mapę spojrzysz, to
Jo, dobrze się cofnąłem. Dobra, jest git. Może być. Dobra, to aha, bo to znaczy, że to może ostatni przejazd już tu. Tak, i ewentualnie omijaki na rogach, tam przy tym, przy fabryce tam. No to ja tam jadę pod fabryka, to tam po winklu dojedź i będziemy robić. Tak, tak, tak. No i pewnie będziemy kończyć, bo już jest późna godzina, nie? Zakończenie. To tam od ciebie zależy. To znaczy, ja na pewno by dokończył, nie? Ejo, a no ja to ja mam tu jeszcze drugą stronę połowę przejazdu, tu przy samej granicy. Bo teraz tak patrzę. Że jeszcze przy granicy będzie przejazd. Aha, nie. No bo nie dociąga mi, nie dopryska mi tam do końca. Aha. Bo tu będę musiał dookoła jeszcze przelecieć. Tuż granicy pola. To. Z tego co ja tu precyzyjny. Widzę. Tak, nie rodzaje gleby, nie pH, a azot. No jest tu taki wąski pasek. To ja tam zaraz podjadę z powrotem, tylko tu się obrócam. Bo tam wiem, że też będą omijaki. Tutaj przy samej tej fabryce. Tamten kawałek, więc ja sobie tu pojadę dookoła całego tego pola i będziemy mogli kończyć. No to to najwyżej skończymy, a to albo to jeszcze przejedziesz. Se tam, słuchaj, albo... to już tam od ciebie zależy, jak to tam u ciebie wygląda z czasem. No, ja że... chciałbym to pole, ja bym chciał to pole skończyć, zanim się zwiniesz z serwera, nie? Aha. Generalnie o to mi chodzi. A nie, odcinek to ja sobie zakończę, a najwyżej wiesz, na serwerze zostanę, bo to sobie wiesz, muszę tu jeszcze sprzątnąć to zrobić, takie pierdały jeszcze porobić niż idę spać, to mi też jeszcze zejdzie chwila, nie, a to jak serwer poleci, to mu się nic nie stanie, bo teraz jest i tak czas razy jeden, więc go nie ubędzie, a ja po prostu... No co? No ja wiem, o co ci chodzi. Beda kończył, no także, wiesz, dzięki za pomoc, zapraszam znowu, jakby ci się w Ameryce nudziło. Ja, nie ma problemu, to się możemy zgadać i tego. Tak samo ja ci gadam, jakbyś też tak chciał do mnie wbić, to w razie czego, wiesz, ja mody mam cały czas te same, to na mój serwer zawsze też tam możesz kiedyś wbić. No, to się tam możemy też kiedyś spotkać. Także to też jakoś tam się możemy dogadać, czy się coś nagra, czy tak se tylko pogromy. Bo ja tak jak mówię, ja na razie to teraz to bym musiał zrobić, to w końcu te fabryki poopróżniać. Myślałem, że mi Hiszpan z tym pomoże, ale weź się z nim dogadaj, żeby on to ogarniał. Zresztą za każdym razem jak wchodzi na serwer, to tak jakby dostał amnezji i muszę go zaś wszystkiego uczyć od nowa, nie? Aha. To tak bym to określił. Wiesz, pomijam obsługę ciągników, bo to jeszcze pamięta. Ale wiesz, co gdzie jest na mapie, jak to działa, jak to tego, to muszę go uczyć. A jak jeszcze ta jego kobita się do niego dorwie, łapanie, to go nie ma. Tak bych to skomentował. No to zobaczymy, może jutro wpadna do ciebie, muszę sprawdzić mody. No to jak jutro mi się uda w ogóle zgrać z tym, to może i przy okazji bym nagrał odcinek, bo ja mam w czwartek lekarza, to ja nie wiem, czy się wyrobię, żeby w czwartek nagrać, nie? I zaś będę w środę nagrywał, tak, tydzień temu. No widzisz, ja nagrywam we wtorek, żeby było na sobota, bo tak, tak mi pasuje, no i... Wiesz, no każdy nagrywa tak, jak może, nie? No. To się ze mną chyba zgodzisz, także... No... Widzisz, no ja ostatnio korzystam, aż moja mama się zdziwiła, go do... To ty dzisiaj nagrywasz odcinek? Zawsze nagrywałeś w piątki albo w czwartki. A ja go dom, no tak, tylko że jak się nie wyrobia w czwartek nagrać, a w piątek muszę to wciepnąć, no to jak? No, to jest to. Dokładnie tak. Dobra, ja tu jadę według granicy, tam potem jeszcze tego mijaka, więc tam powinienem go zgarnąć po drodze. Jak tam dojadę. Dobra, to ty se jedź, a ja dzięki serdeczne za komentowanie, lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie. Wpadnijcie tam też czasami do Hisasiego, do Ameryki na kanał.
Znaczy z tą Ameryką to już jeszcze tak nie do końca zaczął, bo tam cały czas jestem na tym Don Diego do 19. No Ja go wiem, wkurzę wiem, na tą ale to se śmieja, 22 bo to przelał 100. Don Diego to taką nazwa pod amerykańską, ale to raczej tak jak już do 22 robi, tak chyba do 19 też to robił niemiecki team. Ja nie wiem, jak oni się nazywają, ale wiem, że to jest niemiecki team kaś Ale tam z musi być też północy szybki nie Niemiec. Polak skubany jakiś, bo znaczy skubany w sensie takim, no skądś te polskie tłumaczenie w Don Diego musiał się znaleźć. No nie wiem, możliwe, trudno mi jest powiedzieć. No w każdym razie, widzisz, na marszu też tu są niektóre nazwy, jak tak spojrzysz po polsku, chociaż większość jest po niemiecku. No a będzie wersja, przypuszczam, że do świąt bez problemu ona wyjdzie, będzie wersja, po prostu wszystkie będą te nazwy uprawy, czy fabryki, czy tak dalej, to wszystko będzie przetłumaczone na angielski. I będzie to zgodne z innymi mapami, także będzie możliwość pobierania tych produkcji i używania ich na innej mapie, bo będą wtedy współgrały, mając po prostu w definicjach angielskie nazwy, nie? Dokładnie tak. No. Ja ci powiem tak, ja ci to mogę tak w skrócie, tobie jak jeszcze nie wyłączyłeś też kamer, to ich widzą wytłumaczyć. Bo część fabryk zapewne jest brane z podstawki, jeśli chodzi o definicję. I pewnie dlatego część rzeczy masz po polsku. No być. Przypuszczam, że to tak musi być, że on zaciąga na podstawie zmiennych, bo wszystko, co jest w grze, jest wszystko na definicjach. No Więc i jak jest wszystko na definicjach, to jeżeli definicja istnieje w grze i jest do tego przypisana etykieta, czyli ten język, tak, to on zaciągnie ci taką etykietę, jaką masz wersję językową gry. Jeśli tego nie ma, to on wtedy domyślnie ma wpisane w grze, bo to jest w kodzie gry, język angielski lub język niemiecki dla definicji. Bo No, tak projekci tą grę zaprojektowali. będzie po prostu oskryptowanie po angielsku, bo jeden z jego znajomych to robi z jego teamu i będzie oskryptowanie angielskie do marsza. O, nawet już zdążył dojechać. Także Jo, i będzie zostało tam, ogólno. czekaj. I zostało tutaj, w tym masz w tym momencie 84% nawozu na No spoko. zbiorniku. I także będą te modyfikacje też dostępne, po prostu będą bezproblemowo działać na innych mapach, bo na chwilę obecną na innych mapach mogą z tym występować problemy, ponieważ oskryptowanie jest w języku niemieckim. Także Znaczy wiesz, dla niedługo. upartego nic trudnego, wystarczy otworzyć tą modyfikację, rozpakować to, dodać te definicje, które brakuje, poprawić po prostu te językowe, te etykiety i to wszystko. I generalnie jesteś w stanie to zrobić, tak? Ja na przykład jak dodawałem niektóre fabryki, nie? No. Te, które mam tam na Don Diego niestandardowo porobione, to ja wszystkie definicje od razu wrzuciłem do mapy, No tej, na dobrze. którą gram. To ty to się już jakoś ogarniesz, ale ja na przykład tego nie zrobię. No Bo ty ja wiesz, jest jakbyś za potrzebował, to cienki. ja bym ci to zrobił. Jakbyś No potrzebował, to ja tak, bym ci to ale pomógł zrobić. bo akurat cię znam, umiesz to, więc byś mi to zrobił. Ale są tacy ludzie, którzy no nie mają tego jak zrobić i potem narzekają, bo mapa nie działał, czy fabryka nie działał, czy produkcja nie działał, czy jakoś roślina, czy coś nie działał, bo to jest pieprzona. To nie jest pieprzone, no nie jest definicja po angielsku napisana i mapa tego nie czytał, no. Dokładnie tak. No, także. Dokładnie tak. Czy tutaj kwestia definicji kiistego, tylko chodzi o definiowanie etykiet. Bo No, definicja, która myśli, oskryptowanie, no. definicja i tak jest zawsze taka sama, tak? Czy No. to jest napisane w języku niemieckim, czy to jest napisane w języku angielskim, nie ma znaczenia. Chodzi o oteksturowanie i narzucenie etykiet, tak? Do tych zmiennych, które są zdefiniowane. Teksturowanie, ale jak masz mapa, która przyjmuje Sherry, to ci nie przyjmie Kirszy. Choć to jest to samo.
Bo i Tak. sherry, bo sherry to są czereśnie, a kirsche to też są czereśnie. No jedno jest po angielsku, drugie po niemiecku. I tu już jest, tu już wtedy jest problem, bo jest to jedno słowo, które nie pasuje do całości. Nie? Wiesz co, nie zagłębiałem się w to dokładnie, ale z tego co wiem, to zmienne definiujesz najlepiej zdefiniować w mapie. Jeśli chodzi o te zmienne, które masz do obiektów, to co tam masz, wiesz, czy to się nazywa tak, jak żeś powiedział, czy po tym drugim języku, nie? To No, najlepiej wrzucić w mapę, a nie w sam obiekt, który dodajesz do mapy. dobrze, jak to wrzucisz w mapę, jest to i w mapie, i w obiekcie, to ci to przyjmie, ale jak będziesz miał jeden obiekt, który przyjmuje cherry, a drugi obiekt, który przyjmuje kirsche, to musisz mieć obydwie definicje w mapie i mogą się gryźć. Albo zedytować ten obiekt, w którym masz tą definicję, której nie ma w mapie, i po prostu podmienić to. Jak to umiesz zrobić, to to zrobisz. Jak tego nie umiesz zrobić, to będzie ci się mapa gryzła. I A to dlatego. tak, wtedy będziesz miał w logach, czekaj, jak to było, value not defined, czy coś w tym deseniu, i w nawiasie napisane w logach, wiesz, w logach No. gry, że jest niezdefiniowana wartość. I będzie ci sypał tym, i może być tak, że ci w ogóle obiektu nie załaduje. No właśnie, dlatego będzie wszystko zrobione. Na angielski przetłumaczony, bo angielski jest podstawowy w programowaniu i będzie to wszystko na innych mapach działało. Także jak ktoś czekał na te modyfikacje, żeby to użyć na jakiejś innej mapie, no to już niedługo, niedługo już to będzie do użycia. Także czekać jeszcze na chwilę. Jak będzie tak daleko, jak ktoś nie będzie wiedział, postaram się nie zapomnieć o tym, wspomnieć, że to już jest tak daleko i to. Wtedy będziecie mogli pobierać po prostu z jego strony te paczki i używać na innych mapach, czy inne z innych map po prostu używać na jego mapie, bo wtedy też to będzie zdefiniowane wszystko z angielskiego, więc to będzie normalnie chodziło, nie? Bo tłumaczenie będzie No na dlatego ja no. mówię, ja bym chętnie też przetestował, bo ja myślę nad tym Brunswick Kanada czy Brunswick Kanada, ta mapa, która jest na Mudhubie, ona jest mapą Kanady. I ja się zastanawiam, czy na 22 na tą mapę nie przesiąść się, bo ja mam pobraną, już się nią troszeczkę bawiłem, ale jakbym dorzucił jeszcze niestandardową paczkę fabryk, to by głupio nie było. No więc no, w ciągu 2 tygodni Bardziej tutaj w tej mapie do zmiksowano miesiąca wszystko pod czasu, mapę. w ciągu 2 tygodni do miesiąca czasu powinno być to tłumaczenie, więc wtedy możesz spróbować, jak to chodzi, czy to chodzi, czy to działa, ale powinno wtedy działać. Bo możesz w chwili obecnej też spróbować, ale może ci sypać błędami, nie? No to wtedy mógłbym sobie tą paczkę fabryk przeedytować, tylko że to jest trochę strata czasu na to, żebym ja musiał poświęcić na to, żeby te definicje porobić. No, a to ci godzą, że te definicje są już w robieniu, to jest już wszystko w tłumaczeniu, także No, niedługo to będzie lepiej to będzie się wstrzymać i działało. poczekać, aż będzie to wydanie już oficjalne. I No, samemu się z tym babrać. będzie legalne, będzie wszystko optymalizacja i wszystko tak jak tu jest, więc też tak myślę, Znaczy, że no. lepiej poczekać na to i będzie to inaczej też Fajnie działać. by było też, żeby coś poprawił z tą wydajnością tego klatkarzu w tych obiektach, które tam masz. Ja nie wiem, czy faktycznie to są te budynki, czy to jest. Wiesz co? Czy to jest faktycznie któryś z maszyn, ale jeśli to są te budynki, to dobrze by było, żeby on to poprawił, bo to tak być nie może, że ty stawiasz wiatę z panelami i masz kurna klatki zbite o 30% albo No, 40 w dół. ale ta sama wiata stoi koło tego, koło tartaku i tam nie ma takiego spadku. Więc nie wiem co, no, trzeba by było po prostu uruchomić jakiś nowy zapis testowy na multi i próbować stawiać i patrzeć, co się będzie działo, czy To jest maszyny chyba jedyne wprowadzać. wyjście, albo Co zrobić to będzie coś, co też robić? będzie lagowało. Ja kiedyś to odpaliłem. To jest pod którymś z klawiszów od F, nie wiem tylko który wyświetla ci mapę tych linii triggerów. Tylko że jak to odpalisz, to gra będzie ci tak lagować, że cię może nawet do pulpitu wywalić. Chyba F5 to jest, ale nie chce mi się teraz próbować już na koniec odcinka. Mniejsza z tym, nie będziesz ryzykował, szkoda zawodu. No.
Dobra, bo będziemy tak gadać, gadać i przeciągniemy to do nieskończonej długości. No tak, zapomniałem, że jeszcze żeś kamer nie wyłączył. No niestety. Odcinek już i tak jest 1,5 godziny. Dobra, dzięki No, serdeczne czyli za mówię pomoc. standardową Wom długość. dzięki za subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie i z mojej strony to jest wszystko. Trzymajcie się, cześć i czołem i Hisashi. No, ja się też z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja tak trochę bardziej znienacka dzisiaj. Taki nalot kamer się zapomniało, no ale mniejsza z tym. No ale tak jak mówię, ja tu jestem wdzięczny, że mogłem wbić, to tam troszeczkę Jorgowi z pracami pomogłem. No a my się pewnie będziemy u mnie widzieć standardowo w sobotę o 12. W piątek też na kanale coś tam u mnie wleci, ale to już zostawiam dla was. Tych, co śledzą mój kanał, to będą wiedzieć, bo na Facebooku wszystko jest, więc ja się nie będę tutaj reklamował zbytnio. Więc ja się z wami żegnam i też wam mówię, do zobaczenia. No, cześć.